Tak, ale na pewno będzie więcej tych upadłości, a co za tym idzie, prawdopodobnie pojawi więcej się mieszkań. Również więcej mieszkań. Tak. Okej, okay. To świetna wiadomość dla mnie i dla osób, które zajmują się handlem nieruchomościami. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Karolina. Hej. Cześć. Dzisiaj ze mną moim specjalnym gościem jest Karolina Nowacka. Karolina jest syndykiem i zajmuje się... Czym się zajmujesz, Karolina? Z jednej strony zajmuję się pomocą firmom bądź osobom fizycznym, które znalazły się w dołku, są niewypłacalne. Pomagamy im wtedy albo sporządzić wnioski restrukturyzacyjne, bądź ewentualnie wnioski o ogłoszenie upadłości. Z drugiej strony jesteśmy wyznaczani jako syndyk, nadzorca, zarządca przez sąd postanowieniem i wtedy prowadzimy postępowania, gdzie w danym sądzie, przy którym pracujemy, takie postępowania nadzoruje sędzia komisarz, sąd. Bo my się akurat poznaliśmy z Karoliną dosłownie wczoraj, bo Karolina przyjechała do mnie na warsztaty deweloperskie, żeby dowiedzieć się, jak można zarabiać na tym biznesie. I ja przy okazji rozmowy przy obiedzie zobaczyłem, że Karolina ma mega niesamowitą wiedzę z dziedziny właśnie, o której chciałem z tobą porozmawiać. Dlatego kuję żelazo dopóki gorące, że prosto po szkoleniu zaprosiłem Karolinę na przejażdżkę, żeby pokazać wam Biznes Riderze, jak ten biznes wygląda i co się może z tym jeść, prawda? Czyli jeżeli ktoś obraca nieruchomościami, tak naprawdę jak syndyk może być dla niego w pewnym sensie pomocą, tak? Albo, bo teraz o to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, że jest wiele, że ostatnimi czasy pojawiło się bardzo wiele ofert mieszkań na rynku od syndyków, tak? Tak. I teraz jak możesz powiedzieć, czym to jest związane, czym to jest spowodowane? Te oferty mieszkań pojawiają się głównie przy postępowaniach konsumenckich, czyli zwykły Szary Kowalski, będący niewypłacalnym, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Takie osoby często w większości nie mają żadnego majątku, czyli tak naprawdę po takim postępowaniu są oddłużane, ewentualnie sąd ustala im plan spłaty. Natomiast w momencie, kiedy taka osoba ma majątek, ten majątek jest obejmowany przez syndyka i syndyk zbywa ten majątek, likwiduje go, sprzedaje, a później te środki dzieli pomiędzy wierzycieli. I stąd się pojawiło sporo nieruchomości. W 2016 roku zostały bardzo mocno uwolnione możliwości dla konsumentów. Nastąpiła nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej i wtedy jak gdyby powiększyła się taka łatwość dla tych ludzi, że mogą tą upadłość ogłosić, tak? No i ci ludzie, którzy mają mieszkania, te mieszkania trafiają do syndyka, syndyk je sprzedaje i dlatego one pojawiły się na rynku. Tak, dopiero jakby niedawno się te mieszkania pojawiły, jak grzyby po deszczu, jest już wysyp. Widzę osoby, które są u mnie na mentoringu, zgłaszają im, Daniel, coraz więcej jest tych ofert, jak się za to zabrać? I teraz ja chciałem powiedzieć jakby, żeby nasza rozmowa była wartościowa też dla tych osób. Jak można powiedzieć, jaka jest procedura pracy kupowania od syndyka takiego mieszkania? Na co się trzeba nastawić? Bo to jest całkowicie inna procedura niż u komornika, czy nawet przedkomorniczo. Często takie mieszkanie jest zadłużone, prawda? Czyli jakby zadłużone tak. W sensie hipoteka jest brudna. Są tam różne hipoteki, różne roszczenia. Tak. I co ciekawe, Karolina mi powiedziała, że tak naprawdę Karolina może wykreślić jakby komornika z księgi, prawda? Przy sprzedaży takiego mieszkania. Tak. Czyli jest w pewnym sensie trochę pierwszeństwo przed komornikiem, tak? Ustawa daje nam takie możliwości, że w momencie, kiedy sąd ogłasza upadłość takiemu człowiekowi, w tym momencie komornik musi zawiesić postępowanie, które prowadzi, tak? Egzekucję. Znaczy, to jest tak naprawdę z mocy prawa. W momencie, kiedy się uprawomacnia takie postanowienie o ogłoszeniu upadłości, komornik musi umorzyć to postępowanie. Tak. I w tym momencie... I to jest podstawa do wykreślenia. Ten komornik, on sobie jak gdyby nadal w tej księdze widnieje, bo ja nie składam żadnych dokumentów do ksiąg wieczystych, żeby wykreślić ten wpis komornika. Niech to robi na właściciel. No. Tak, dokładnie. Robi to przy sprzedaży. Jak już
przechodzimy przez cały proces, tak, znalazłam nabywcę, sprzedałam, podpisałam akt notarialny, bo ja podpisuję ten akt notarialny z nabywcą, wtedy notariusz składa do sądu, do ksiąg wnioski o wykreślenie i wtedy automatycznie jest wykreślana wzmianka o egzekucji, o toczącej się egzekucji, plus do tego są wykreślone wszystkie hipoteki, poza służebnościami, które według ustawy niektóre nie są wykreślane, tak, takie jak prawo przechodu, przejazdu, tak, tego typu rzeczy. To jest oczywiste, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast no, komornik niestety, nawet jeżeli ma już wyznaczony termin licytację, no tutaj musi, że tak powiem, oddać tą pałeczkę. Ustąpić. I, tak, musi ustąpić i niestety no, komornicy tego nie lubią, ale no, no cóż, no to też nie jest wybór syndyków, tak? Taka jest ustawa. Takie mamy prawo. Dokładnie tak. Okej, to teraz osoba, która jest zainteresowana, żeby kupić takie mieszkanie czy nieruchomość od syndyka, na czego się może spodziewać? Jakie są ceny? No bo ustawa o komornikach jakby, czy o egzekucji mówi wprost, że, jakby, że to jest dosyć prosta sprawa, czyli jest 2/3 później, czy jest 3/4, później 2/3, prawda, tak, wartości oszacowania. Tak, tak. A o jakich jest w przypadku kupowania od syndyka? Tak naprawdę syndyk nie ma ograniczenia, tak? Okay. Ogranicza syndyka tylko i wyłącznie postanowienie sędziego komisarza. Syndyk może robić kilkanaście podejść do zbycia takiej nieruchomości. Różnie to się odbywa w różnych sądach. W jednym sądzie praktyka, tak? Bo to nie jest jakoś tam sztywno określone, ale praktyka mówi o tym, że pierwsze sprzedaże następują w formie przetargu w sądzie, tak? Przy obecności sędziego komisarza. Wtedy składa się normalnie jak do przetargu oferty, wpłaca wadium i wtedy z reguły jest to wartość rynkowa. Tak? Syndyk jak obejmuje taką nieruchomość, zleca wykonanie operatu szacunkowego i później składa wniosek do sędziego komisarza o wyrażenie zgody czy o ustalenie warunków przetargu. Tak? Ten przetarg jest ustalany, idziemy na przetarg. Jeżeli nie ma ofert, tak? Syndyk składa kolejne wnioski. Czasami jest to kolejny przetarg, ale już z obniżoną ceną. Czasami ta cena jest obniżona o 10%, czasami o 30%. Tak? To zależy od nieruchomości, zależy tak naprawdę od syndyka, zależy od zgody, jaką udzieli sędzia komisarz. W momencie, kiedy drugi, trzeci przetarg na przykład nie dochodzą do skutku, wtedy są składane wnioski o tak zwaną sprzedaż z wolnej ręki. I wtedy syndyk składa również taki wniosek o wyrażenie zgody. Sędzia wydaje postanowienie, w którym określa warunki sprzedaży takiej nieruchomości, tak? Czyli określa cenę minimalną, za którą syndyk może sprzedać. Określa, że na przykład, nie wiem, dana oferta powinna zostać ukazana, pokazana, czy też w prasie, co się zdarza, ale częściej są to jakieś portale internetowe. No tak, to teraz czasy się zmieniły, no. Tak. Musi na przykład wisieć ta oferta, dajmy na to 2 tygodnie. Okay. Tak? I wtedy tutaj praktyka przy sprzedaży przez syndyków jest różna. No, ja i moi koledzy robimy to w ten sposób, że staramy się, żeby to było naprawdę transparentnie zrobione, tak? Ogłaszamy, że dajmy w ciągu kolejnych 2 tygodni zbieramy oferty. Tak. Te oferty do nas przychodzą, natomiast my nie otwieramy tych ofert. Mhm. Te oferty są przez nas otwierane w obecności jeszcze dodatkowo drugiego syndyka, doradcy, radcy czy adwokata, tak? Podczas takiego ogólnego spotkania, gdzie o tym spotkaniu mają wiedzę również oferenci, którzy złożyli ofertę. Mogą się stawić jako publiczność, oczywiście, tak, prawda? Jak najbardziej. Tak. Mhm. I wtedy my pokazujemy te oferty, że one faktycznie nie są otwarte, w żaden sposób nie są naruszone. Otwieramy przy tych oferentach i dopuszczamy wtedy tak zwaną ustną licytację, tak? Robimy w warunkach na przykład postąpienie, ale żeby tutaj ograniczyć jakieś spekulacje albo żeby to się nie przeciągało w czasie, postąpienie na przykład robimy co 10 tysięcy, tak? I wtedy masz ochotę, odbijasz, tak? Tak. I jak podbijasz, no to wygrywa oczywiście. Najtwardszy, tak? Tak, i najwyższa złożona oferta. Później jak mamy najwyższą złożoną ofertę, mamy z reguły okres do 3 miesięcy. Jedni chcą już dokumenty złożyć i zabieramy akt notarialny w ciągu miesiąca. Inni czekają faktycznie do końca i tutaj się to też coraz częściej zdarza. No ma to związek z tym, że coraz więcej osób jest, którzy starają się kupić daną nieruchomość, żeby później ją zbyć po prostu. Okej, okay, na flipa tak zwanego. Dokładnie tak. Okej, okay, a powiedz mi, na jaką cenę można minimalną liczyć w przypadku kupowania od syndyka? Czyli takie totalne minimum, na które sąd może wyrazić zgodę i które ty widziałaś w ogóle w swojej praktyce? Przy 100%, jeżeli to były nieruchomości, to sprzedawaliśmy za niecałe 50% według pierwszej wyceny, tak? Wyceny rynkowej.
mieszkania schodziły z reguły za jakieś 65-70%. Mhm. To były... Czyli podobnie jak u komornika, ale taniej czasem też może być. Czasem też taniej, natomiast mieliśmy sytuację taką któregoś razu, że nieruchomość kosztowała podczas przetargu, cena wyjściowa była 700 tysięcy, nie było oferentów, nie było chętnych, tak? Później z wolnej ręki cena wyjściowa była chyba niecałe 600 tysięcy, tam było około 100 tysięcy różnicy, okay. A sprzedałam ją za 840. Tak, bo po prostu podkręcili się dokładnie nabywcy. Dokładnie tak, podczas licytacji. Tak. Emocje poszły do góry. Tak ja też widziałem, że była cena na początku 500, a później zeszło do 400 i 400 poszło do 700 na przykład. Emocje wzięły górę wtedy. Dokładnie tak. Ale okej, okay, powiedz mi w takim razie, czym to się je kupowanie mieszkania od syndyka, czyli na przykład jaka jest procedura w przypadku, kiedy ja wpłacam pieniądze, na przykład na konto sądu, czy na konto syndyka? Nie, na konto, znaczy to jest na konto masy upadłości. Syndyk zakłada konto dla danej masy upadłości, zarządza tym kontem i na to konto wpływają środki. Najpierw wpływa wadium, bo oczywiście wadium jest wpłacane, tak? Z reguły jest to 30% wadium, natomiast przy przedsiębiorstwach, gdzie teraz mamy podobną, mamy sytuację z przedsiębiorstwem, gdzie tam są dużo wyższe kwoty, żeby po prostu nie robić jak gdyby zatrzymać spekulantów, tak, będziemy robić wyższe wadium, tak? Okay. Od 10 do 30% i wtedy mamy pewność, że faktycznie przystępują do te osoby, które chcą. Tak, tak, te osoby, które chcą. I teraz załóżmy, wpłaciliśmy te pieniądze, wygraliśmy przetarg. I teraz jak wygląda kwestia przekazania lokalu takiemu nowemu nabywcy, bo można by się bać, że są tam lokatorzy, którzy mieszkają, właściciele byli i oni mogą nie chcieć wydać tego lokalu, tak jak to się dzieje w przypadku zakupu od komornika. I teraz powiedz mi, z czym to się je, bo jest spora różnica i na co się można nastawiać? Należałoby tutaj wyjść od tego, że przede wszystkim syndyk prowadzi taką egzekucję całościową, tak? Nie singularną, nie pojedynczą, tylko taką ogólną, całościową. I w tym momencie to też nie jest, i to jest z wniosku głównie tej osoby, która ma problem, która jest zadłużona, okay, która złożyła wniosek. Czyli to nie ktoś ją ściga, tylko ona sama przyszła do syndyka i powiedziała... Złożyła wniosek do sądu. Ale powiedziała, ratujcie mnie, tak, i to jesteście dla mnie jedną deską ratunku. Dokładnie tak. I w tym momencie, oczywiście są też wnioski składane przez wierzyciela, ale to jest całkiem inny, osobny temat. Natomiast tutaj ta osoba przychodzi i ona jest świadoma tego, z czym to się, tak kolokwialnie powiem, je, tak, że ona będzie musiała oddać ten majątek. Ci ludzie mieszkają tam w tych mieszkaniach często do pewnego momentu. Ja też nigdy nie robię czegoś takiego, że przejmujemy mieszkanie i musisz się wyprowadzić, tak? Ci ludzie mają prawo tam mieszkać do momentu, do tak zwanego prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta, czy to przez sąd podczas przetargu, czy to jak gdyby tutaj u nas już, że to jest prawomocne, tak? I wtedy ta osoba, są osoby, które się wyprowadzają wcześniej, my dostajemy puste mieszkania, więc wtedy w ogóle sytuacja jest dla kupujących rewelacyjna, jest tak? Czysta. Tak, natomiast ze sprzedaży tej nieruchomości na wniosek takiego dłużnika sędzia komisarz wydziela kwotę na tak zwane zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jest to 24-krotność do 24-krotności miesięcznego czynszu w tej samej dzielnicy, okolicy bądź w sąsiedniej. I w tym momencie taki człowiek ze sprzedaży nieruchomości dostaje jeszcze od syndyka, oczywiście przy postanowieniu sędziego komisarza, dostaje jeszcze kasę, tak? Ja wypłaciłam kiedyś prawie 70 tysięcy z nieruchomości, tak? Komornik w życiu nie odda. No i w tym momencie jak taki człowiek dostanie pieniądze, on się musi wcześniej wyprowadzić, bo te pieniądze dostaje dopiero po sprzedaży. Tak. Ale ci ludzie wiedzą, że oni dostaną, tak? Tak. Że oni dostaną, że oni będą mieli na jakiś tam start, więc no niestety tutaj wierzyciel jest troszeczkę poszkodowany, no bo te pieniądze tak naprawdę idą z kasy wierzyciela, tak? Więc no, ale ten człowiek się wie, że wyprowadzi. W momencie, gdyby on się nie wyprowadził, tak? Ma motywację, tak. Bo w tym momencie, kiedy on się nie wyprowadzi, to postępowanie może zostać umorzone. On nie ma wtedy mieszkania, bo jest już sprzedane. Tak? Ma umorzone postępowanie, przez kolejne 10 lat nie może ogłosić po raz kolejny upadłości i zostaje ze wszystkimi długami, wraca po prostu w objęcia komornika. Czyli generalnie jest znowu, może być w objęciach komornika i już nic nie może zrobić. Tak. I będzie miał egzekucję do końca życia i komornik będzie z niego tak długo ściągał, dopóki ten człowiek będzie żył i będzie miał z czego. Natomiast przy postępowaniu upadłościowym
pomimo tego, że on pozbędzie się mieszkania, ma pieniądze na start, to po zakończeniu to postępowanie kończy się postanowieniem sądu albo o umorzeniu zobowiązań i wtedy w ogóle dłużnik jest czysty, fajnie zaczyna z białą kartą, albo ewentualnie sąd ustala plan spłaty na tą chwilę jeszcze do 36 miesięcy, ale to też nie ustala tak jak, że nie wiem, rata była 5 tysięcy i masz drogi dłużniku płacić 5 tysięcy. Nie, jeżeli człowiek mu udowodni sądowi, że ma faktycznie, dajmy na to te 4 tysiące, ale ma na utrzymaniu dzieci, ma rodzinę, ma pracę, na razie taką, której nie może mieć wyższych dochodów, to te plany spłaty, najwyższy ustalony plan spłaty, jaki ja miałam w postępowaniu, to był w granicy 500 zł na 36 miesięcy. No to źle. Także ja mówię, 36 miesięcy spłaci, a te plany są głównie niższe. One oscylują w granicy 200 zł, 300 zł, więc mówię, naprawdę niewyprowadzenie się przez tego dłużnika z mieszkania to jest w ogóle nieopłacalne. Okej, okay, czyli po prostu coś, po co on prosił, jeżeli się nie wyprowadzi, tak. Gwarancji nie mamy, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Tak, nie ma, ale nie ma zapisów prawnych, które mówią o tym, że ten dłużnik ma się wyprowadzić, albo że są środki, które go do tego zmuszą, tak? To są środki, bo jeżeli, słuchaj, płacisz mi wadium, tak? Przystąpisz do aktu, a ten człowiek tam mieszka, sąd w jakiś sposób nie umorzy tego postępowania, co dla mnie jest po prostu nie do pomyślenia i mówię, nie zdarzyła się taka sytuacja na naprawdę setki upadłości, które były przeprowadzane do tej pory. Ja nie słyszałam o czymś takim w żadnym sądzie. No to tak naprawdę wtedy po prostu jest zwykła procedura taka jak ma komornik, tak? Że zakładasz sprawę, to jest po prostu dłuższe. Dłuższe, ale w tym momencie, z tego co mówisz, to wydaje się, że praktycznie mało możliwe. Nie, uważam, że to jest bezpieczna transakcja, tak? Nie ma możliwości, żeby ten dłużnik się nie wyprowadził, bo po prostu sobie sam zrobi jeszcze większą krzywdę. A tutaj jest ogłoszona upadłość, ten człowiek dostał naprawdę dużą szansę od sądu, tak? Żeby stanąć na nogi. Zaczął od zera tak naprawdę, tak, bez długów, tak? Bo często gość jest licytowany, ale dalej spłaca do końca życia. Tak, a ja mówię, my mamy takie osoby, które mają faktycznie zobowiązania blisko, na przykład konsument ma blisko 1 000 000 zł, tak? A on wychodzi, spłaci przez 24 miesiące, bo to jest do 36 miesięcy ten plan spłaty, spłaci do 24 miesięcy na przykład po 300 zł i on wychodzi czysty, tak? On nie ma 1 000 000 długów, może zacząć od nowa. Wierzyciele z jednej strony są poszkodowani, ale z drugiej strony tak naprawdę po części troszeczkę sobie zasłużyli na to, bo ci ludzie w momencie, kiedy mieli problemy, zwracali się do wierzycieli, wierzyciele nie chcieli z nimi rozmawiać. A w tej chwili, no niestety, kosztem wierzycieli, tak, teraz jest inaczej. Wierzyciele sami się zgłaszają, słuchajcie, to może rozłożymy na raty, może to, ale tutaj też ludzie już troszeczkę zobaczyli, to jest coraz szerzej, że tak powiem, w mediach tak dalej. Tak, się rozniosło, że tak powiem, ale najlepiej działa poczta pantoflowa. Naprawdę, trafiają do mnie klienci. Z polecenia? Dosłownie, tak. Może to polecenie to takie jest, tak. Ale tak. Poznali się w banku, jak brali kredyt frankowy, tak? Na przykład. Ale jest człowiek, gdzie ja prowadziłam jako syndyk postępowanie, a na przykład dwójka jego sąsiadów dotarła do mnie, żeby napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, żeby ich poprowadzić od drugiej strony, tak? Okay. Więc naprawdę, ta poczta pantoflowa to jest super sprawa, działa. To jest sytuacja, w której tak naprawdę osoba, która wpadła w jakieś spirale długów, tak, może się uwolnić z tego, czyli nie musi, czyli jakby nie musi sobie strzelić kulki w łeb, tak naprawdę, tylko po prostu ma wyciągniętą rękę, wyzerowane, ale kosztem wierzyciela, który podzielił już pieniądze, który ewentualnie coś tej osobie zawierzył, na przykład bank. Czy to jest dobre i złe z jednej strony, ale też daje komuś nową szansę, bo tak jest w normalnych krajach zachodnich po prostu. Tak, tylko tu trzeba wziąć też pod uwagę to, jak to wszystko dalej działa. Ten człowiek, no faktycznie bank stracił pieniądze, tak? Ale ten człowiek za chwilę wróci na rynek. Tu chodziło o to, żeby troszeczkę też z tego, jak my rozmawiamy z osobami, które brały udział w tworzeniu tej ustawy, w tych pracach nad tą ustawą, tu chodziło o to, żeby ten człowiek wrócił z powrotem do pełnego życia gospodarczego, żeby on nie był w tej szarej strefie. No bo co robi taki dłużnik, tak? No,
najniższa krajowa na papierze, reszta pod stołem. Albo tak? Nic, albo nic na papierze. No. Dokładnie, dokładnie tak. A tak to ten człowiek wróci, on za chwilę odzyska zdolność kredytową, tak? Bo te długi są umorzone, ich tak, nie ma, więc tak naprawdę za chwilę będzie powykreślany z bazy. On zostanie tylko w bazie ewentualnie tego banku, w którym miał ten kredyt, tak. Ale pozostałe niekoniecznie. Co więcej, bo pytałeś też o te wykreślenia. Sprzedaż przez syndyka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. To jest artykuł 313. My te artykuły znamy na pamięć, bo nimi operujemy. Na podstawie tego artykułu notariusz ma możliwość, ma prawo, tak? Większość notariuszy to robią, bo no to nie jest ich obowiązek, bo można złożyć tak. Samemu ten wniosek, natomiast ale notariusze to robią. Na podstawie tego, no? Tak, i sąd wykreśla hipoteki, tak? Mhm. Więc tutaj, no wiadomo, trzeba chwilę poczekać, aż ten sąd tam zadziała. Dla mnie najważniejsze jest to, że jakby jak kupuję od syndyka, to nie mam tego problemu, co jak kupuję od komornika. Czyli komornika tak naprawdę jak kupuję z lokatorami, a nie kupuję takich mieszkań, bo nie chcę wchodzić w egzekucję i jakby wyganianie ludzi z własnych mieszkań, to jest duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak kupuję mieszkanie od syndyka, to w tym momencie wchodzę do czystego mieszkania i tak na sprawę wiem, że zapłacę i ten proces trwa krócej, bo to jest akundorialny, tak? To nie jest... Tak. To nie jest przybicie, to nie musi uprawomocnić, później plan podziału, który generalnie też trwa nie wiadomo ile i parę miesięcy się czeka później na jakby tytuł własności albo możliwość egzekwowania w ogóle wejścia do lokalu. Tak. Nie, no tutaj z reguły ja mówię, ja przy każdej nieruchomości, którą zbywałam i przy każdym akcie, który podpisywałam, bezpośrednio po akcie jadę z nabywcą, wręczam klucze, tak, robimy protokół zdawczy-odbiorczy i tutaj no, nabywca już tak, jest szczęśliwym posiadaczem tak. I tak. Robi co uważa. Tak, super. No to powiem Ci szczerze, że o tym się głośno dużo nie mówi, ale to jest naprawdę bardzo fajna możliwość, żeby można było kupić jakąś ciekawą okazyjną nieruchomość. I tak naprawdę zarobić na tym też. Tak i co więcej, powiem Tobie, że tych okazji uważam, że będzie coraz więcej, dlatego że na tą chwilę trwają prace. Ustawa o upadłości konsumenckiej w ogóle ma się zmienić i to dosyć mocno te warunki, bo w tej chwili, żeby sąd ogłosił upadłość, no dłużnik musi spełnić kilka warunków. Sąd nie ogłosi upadłości, jeżeli stwierdzi, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób rażący, tak, że po prostu nie był świadomie doprowadził do tej niewypłacalności w ten sposób. Czyli tak? Może być wziął kasy do kieszeni i na i przykład, zwiał. Tak. Natomiast po zmianie tej ustawy, po tej nowelizacji, która ma nastąpić i dochodzą słuchy, aczkolwiek mówię, to jest na razie tylko takie tak, po prostu słuchy, tak, że ma to być do końca roku. A w życie ma wejść, vacatio legis ma być chyba półroczne i ma wejść w połowie przyszłego roku. Aha. To będzie tak, że sąd będzie ogłaszał upadłość wszystkim, aha. Tak? Dopiero na etapie postępowania ewentualnie będzie badał przesłanki do umorzenia, które tam no raczej naprawdę trzeba, nie wiem, wyłudzenia, tak, jakieś oszuści. Tak, dokładnie tak. To wtedy będzie to umarzane. To ma być łatwiejsza droga z tym, że ma być wydłużony plan spłaty do 7 lat. Okay. Czyli wierzyciele na tym skorzystają pod tym względem, że ten dłużnik będzie musiał jak gdyby dłużej odpracowywać ten swój dług. Coś tam jeszcze skapnie dla nich, tak? Parę dokładnie groszy. Tak, dokładnie no, tam tak. Nie będzie pewnie wielka korzyść, no ale zawsze to... Tak, ale na pewno będzie więcej tych upadłości, a co za tym idzie, prawdopodobnie pojawi więcej się mieszkań. Również więcej mieszkań. Tak. Okay. To świetna wiadomość dla mnie i dla osób, które zajmują się handlem nieruchomościami.